Przepraszam za tą kominiarkę, ale pomyślałem sobie, że jak usłyszycie słowo haker, to, to zobaczycie dosyć standardowy obrazek, który się pojawia w mediach. Kto kiedykolwiek widział taki obrazek w mediach? Tak? Gość w kominiarce przed komputerem prawdopodobnie haker. Ręka do góry. Jak, czy, czy mamy tutaj w ogóle kogoś z mediów, kto pracuje w mediach albo robił cokolwiek z mediami? Tam podniosła się ręka. Nie wiem, może jesteś mi w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, ale jaki jest pomysł za tym zdjęciem? Czemu, czemu przed komputerem ten ktoś, kto się gdzieś, jak rozumiem, włamuje, ma siedzieć w komiarce. Przecież to nawet nie jest laptop, tam nawet nie ma kamerki internetowej. Ale to nie jest laptop, to nie jest laptop, tu jest zwykła klawiatura, to jest dla mnie niezwykłe. Ale właśnie, no niestety taki jest obraz, taki jest obraz hakerów w... W mediach i, i postanowiłem trochę na, tym, trochę na tym zagrać, bo wiedziałem, że pizza zaraz będzie, więc będziecie wychodzić, więc może to by Was zainteresowało troszeczkę. I pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście wśród hakerów są też internetowi przestępcy. Tak samo jak wśród kierowców są kierowcy, którzy napadają na banki. Ale z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu do tego jesteśmy przyzwyczajeni, a to jest dla nas dziwne. I nie chciałbym spowodować, żebyśmy się do tego przyzwyczaili. Chciałbym spowodować, żeby to dla nas było dziwne. Dlatego Wam krótko powiem dzisiaj o, o ruchu hakerskim i o tym, o co w ogóle chodzi z tymi hakerami i z tym hackerspacem. To jest właściwe skojarzenie, tak? Kto kojarzy tę postać na, na ekranie? Ręka do góry. Pomysłowy Dobromir. Tak, to jest, to jest najbardziej. Standardowy i najbardziej znany polski haker. Postać fikcyjna, oczywiście, ale jest to niewątpliwie polski haker. Jak pomyślimy, co, co pomysłowy Dobromir robił i z czego, to to jest dokładnie hacking, tak? to znaczy stosowanie swojej wiedzy. Do rozwiązywania bieżących, praktycznych problemów. Szybko, może nie zawsze jakoś specjalnie ładnie, bo na przykład nie miał czasu wyszlifować tej pompy do wina, czy cokolwiek by tam nie robił w danej chwili, ale zawsze było to skuteczne przynajmniej, prawda? Szybko, praktycznie i, i, i skutecznie. I haker to jest taki człowiek, cyfrowy człowiek renesansu. To jest osoba, która ma jakąś wiedzę na jakiś temat, ma tej wiedzy sporo, bo się tym po prostu interesuje i potrafi tą wiedzę praktycznie, praktycznie zastosować. Przy czym nie musi to być wiedza, koniecznie techniczna i nie musi to być wiedza koniecznie dotycząca komputerów. Moim ulubionym przykładem hakerstwa w Polsce ręka do góry. Kto kojarzy protesty przeciwko AKTA? Dobra, żartuję wszyscy. Był taki problem z tymi protestami przeciwko akta, ponieważ działam również w organizacji pozarządowej, która była z tym tematem związana w taki czy inny sposób, że te protesty były organizowane kompletnie w sposób rozproszony. To znaczy, zupełnie, ludzie, których zupełnie nie znaliśmy, organizowali protesty w najróżniejszych miejscach w Polsce. Niestety, polskie prawo mówi coś takiego, że protest powyżej 15 osób musi być zarejestrowany, musi być uzyskana zgoda, tam policja, urząd miasta, etc. itd. I stanęliśmy przed problemem, że bardzo fajnie, że jest mnóstwo protestów w całej Polsce. Tylko co z tego, jeżeli organizatorzy tych protestów następnego dnia pójdą do więzienia? To nie jest wynik, o który nam chodzi. Na szczęście koleżanka Magda, która studiowała bodajże polonistykę i z komputerem nie miała nic wspólnego poza tym, że go używała, stwierdziła: OK, to ja spróbuję złapać kontakt do tych wszystkich organizatorów, spróbuję wysłać im informacje o tym, co, gdzie, jak, kiedy, w jakim terminie zarejestrować, żeby te protesty były legalne. Bo zgłaszali się ludzie po tysiąc, po dwa tysiące osób. Jak przyjdą i nie będzie rejestracji, no to dziękuję, policja zwija wszystkich. E, udało się to zrobić w całej Polsce, z wyjątkiem jednego miasta, bodajże był to Rybnik, gdzie Rada Miasta po prostu powiedziała nie. E, I oczywiście organizator protestu mógł iść z tym do sądu, dostałby e, p, prawda, pierwsze posiedzenie za dwa tygodnie, protest był za trzy dni i zgłosiło się tysiąc osób. To nie jest rozwiązanie, które zadziała. E, I nie da się też tego protestu odwołać, tak? Jeżeli mamy informację puszczoną kompletnie w, e, w dziki internet, e, informację, pod którym protestujemy tu i teraz, w, o tej godzinie w tym miejscu, to nie da się tego tak po prostu odwołać. Jeżeli się puści informację, protest odwołany, to z tego tysiąca przyjdzie 200 osób. To nadal jest więcej niż 15, prawda? Nadal problem istnieje. Ale koleżanka Magda postanowiła schakować prawo i zrobiła to w bardzo prosty sposób. Kto uważał, ile może mieć protest w Polsce osób, żeby nie trzeba było rejestrować? 15 osób, dokładnie. Informacja została puszczona: e, e, trzymajcie się w grupach 15-osobowych. I było kilkanaście grupek 15-osobowych w Rybniku, i policja nie wiedziała, co się dzieje. <gry> Bo wszyscy protestowali przeciwko temu samemu, ale utrzymywali, że wcale nie jest ta sama grupa, bo to nie była oczywiście ta sama grupa. To jest przykład hakerstwa na, 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 w, w obszarze prawa, tak? i w obszarze jakimś powiedzmy sobie społecznym. E, moim zdaniem to jest fantastyczny przykład, ponieważ nie ma nic wspólnego z komputerami. Tak? Też zależy mi na tym, żeby trochę zdemity, zdemitologizować hakerów. To nie są tylko ludzie, którzy siedzą po nocach w piwnicy i, e, i hakują. Ja na przykład studiowałem filozofię. A to jest to, co nas napędza. To jest to, co powoduje, że chcemy takie rzeczy robić, że siedzimy po tych piwnicach, bo siedzimy po tych piwnicach, i że chcemy robić to wszystko, co chcemy, tak? Czyli niekwantyfikowalny, pozytywny współczynnik emocjonalny, znany szerzej czasem jako fun factor, z tym drugim pojęciem pewnie niektórzy z was się spotkali. Ale to, co nas napędza, to jest jedno, to co to co mamy w środku to jest drugie, drugie, ponieważ mamy w środku również coś co można nazwać etosem, czy etyką hakerską i w telegraficznym skrócie, bo oczywiście to się, to się różni między hackerspaceami. oczywiście to się różni między poszczególnymi hakerami. Oczywiście flamy, które zobaczycie na naszych listach mailingowych na tematy związane z etyką są wspaniałe i mają płomienie sięgające niebios, ale to jest coś na co mniej więcej wszyscy możemy się zgodzić, że przynajmniej należy do etyki hakerskiej. W takim czy innym stopniu u każdego gdzieś to się przewija, tak? Czyli dzielenie się, otwartość, decentralizacja, ponieważ hakerzy z zasady nie za bardzo ufają władzy, bo władza jest bardzo niebezpieczną rzeczą. Im bardziej są rzeczy zdecentralizowane, tym lepiej. Dlatego tak kochamy drukarki 3D, bo to jest totalna decentralizacja, demokratyzacja produkcji, tak? Wolny dostęp do komputerów i informacji i to ulepszanie świata oczywiście brzmi strasznie butnie. Ale jest jakiś tam, jest coś takiego tam w tle, że, że, to, że to wszystko, co robimy, to gdzieś jakoś ma tam ten taki pozytywny, pozytywny ma mieć jakiś pozytywny wpływ na, na świat. I teraz przykłady trochę szersze, jeżeli chodzi o to, czym się na przykład w tej chwili hakerzy na świecie zajmują, Tunezja, Egipt, Syria, Turcja. Tak? Jak spojrzymy jeszcze raz na tę listę. Wolny dostęp do komputerów i informacji, tak, decentralizacja, otwartość, dzielenie się i ulepszanie świata to upewnianie się, że ludzie w tych miejscach mają dostęp do internetu, mogą się komunikować ze światem i mogą mówić, co się dzieje w tych miejscach w tej chwili, spełnia wszystkie te warunki, tak? I, i to jest coś, co w tej chwili ludzie. ludzie Identyfikujący się z ruchem hakerskim na całym świecie e, robią. Tak? Oczywiście nie wszyscy, tak, ale są tacy, którzy to właśnie robią. E, przy okazji się, pojawił się temat Creative Commons dzisiaj, e, więc postanowiłem i do tego nawiązać, e, ponieważ to jest ważne, to jest ważne i to jest ten mój, mój moment, w którym ja chcę troszeczkę naprawić świat, ponieważ Creative Commons to jest organizacja, jest polski oddział również, która wytworzyła pewien rodzaj licencji, pozwalających autorom Stworzyć dzieło i licencjonować na, w bardzo prosty sposób. Biorą licencję i wybierają sobie, y, składają sobie licencję z puzzli. Tak i te puzzle to jest by attribution, czyli uznanie autorstwa. Y,